jeśli przycinacie sobie winorośl, w prosty sposób możecie zrobić sobie własne sadzonki. Wystarczy jednoroczny pęd. Nigdy nie używam początku pędu, bo on jest taki twardszy, zdrewniały. Zawsze go ucinam. Końcówkę też zawsze usuwam do momentu, aż będzie odpowiednia grubość, bo reszta jest zbyt cienka. Wykorzystuję zawsze środek. I z takiego środka zostawiam 3 pąki plus taki odcinek, żeby było 30 cm. Tu mam, zaraz Wam pokażę. Tu mam ponad 30 i to jest odpowiedni patyczek. Te pąki, które są na dole, ucinam. Żeby z nich nie wyrastały mi liście. Zostawiam tylko te 3 u góry. Tutaj ma się rozwinąć na dole korzeń. A tu, na którymś z tych górnych pąków, wyrośnie nam ładna latorośl. I tak, żeby coś z tego było, najprostszy sposób, najczęściej przeze mnie stosowany, wkładam to w słoik z wodą i trzymam tak praktycznie do wiosny w garażu, w chłodnym miejscu, gdzie temperatura jest zawsze powyżej 10 stopni i powoli ten system korzeniowy zaczyna się rozrastać. Później taką sadzoneczkę przesadzam do doniczki albo prosto do gruntu. Trzeba uważać, bo korzenie takich młodych sadzonek są delikatne, bo cały czas były w wodzie, nie są zahartowane, łatwo je połamać. Można też zamiast w słoik z wodą włożyć prosto w przygotowaną odpowiednio ziemię. Na spodzie w pojemniku jakimś wysypujemy na przykład piach, coś co ładnie będzie wchłaniać wodę i trzymać tą wodę. Później dosypujemy ziemi lekkiej, przepuszczalnej i w to wbijamy przynajmniej na te 10 cm takie patyczki. Według mnie powinny mieć grubość przynajmniej 0,5 cm, długość 20 parę, 30 parę cm i od 1 do 3 pąków zostawiamy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Znaczenie ma, jak kładziemy taki patyczek do wody. Nie włóżcie go odwrotnie, bo nic z niego nie będzie. Musi być tak, jak wyrastał z głównego pędu. Jak to poznać? Pąki są skierowane ku górze. To jest oznaka, że wkładamy tak.